i dobro. Pokój i dobro. Witaj na Max Festiwalu. To jest twój pierwszy raz? Drugi. Jest to kolejny już raz. Czwarty. Tak, pierwszy raz tu jestem. Mój drugi osobiście. Już któryś. Jest to mój czwarty Max Festiwal. W takim razie, gdzie się dowiedziałyście o tym wydarzeniu? Z mojej parafii ojciec Hubert zapraszał. No to z koleżanką stwierdziłyśmy, że może to być fajna forma. Usłyszałam o Max Festiwalu od mojej zaprzyjaźnionej siostry ze Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi i jakoś ona mnie tutaj też tak przyciągnęła. Mieliśmy najpierw taki zamiar, żeby w ogóle pojechać na nieco inne rekolekcje, też dla młodych. One były daleko, bo one były w górach i mój tata właśnie zaproponował mi ten Max Festiwal, że tutaj niedaleko, w Niepokalanowie jest coś takiego organizowanego i tutaj też znam mniej więcej te klimaty, kojarzył w ogóle to wydarzenie. No i ja napisałam wtedy do dziewczyn i we trzy się po prostu zebrałyśmy. W takim razie, co cię przyciąga tutaj po raz kolejny? Jaka siła cię tutaj ciągnie i każe wracać? Żeby być bliżej Boga. W zeszłym roku poznałam też super ludzi, żeby poznać jeszcze lepiej ludzi, Boga i tak dalej. Jestem bardzo podekscytowana, już się nie mogę doczekać rozpoczęcia i mam nadzieję, że poznam tutaj wspaniałych ludzi. Jestem bardzo szczęśliwa, że tu jestem. Oczywiście wspaniałe osoby, takie, które tu również mnie otaczają, oraz najwspanialsza kawa pod słońcem w kawiarence na kwadracie. Jakby najlepsze doświadczenie to tak naprawdę tam kaplica adoracji i wszystkie łaski, które ona daje i ogólnie te miejsce, całe te programy, które pozwalają się rozwinąć duchowo. Myślę, że przede wszystkim ta piękna pani, Maryjka, i sam Niepokalanów. I też ludzie. No ludzie to też zdecydowanie mocno na to wpływają tutaj, których się spotyka. Szczególnie, że często jest tak, że się spotyka ich właśnie raz w roku na Max Festiwalu. W tym roku tematem Max Festiwalu jest drzewo życia. Powiedz, co te słowa znaczą dla ciebie? Ja sobie trochę to wyobrażam tak, jakby właśnie ten zlot, można powiedzieć, młodzieży gdzieś tam, no przenoszę to po prostu na takie drzewo życia, czyli takie właśnie młode drzewko, które dopiero wyrasta, bo to jest jednak młodzież, która może przynieść bardzo różne owoce w przyszłości i różne mogą być losy każdego z nas, ale właśnie, no właśnie nazwałabym, że właśnie ta młodzież, która tworzy to wydarzenie całe, to jest właśnie to drzewo życia i które powinno właśnie tak napędzać Kościół i w ogóle jakby całe to wydarzenie, tak? I jest takim motorem napędowym i myślę, że to drzewo będzie wzrastać, będzie coraz piękniejsze i przez takie wydarzenia też, no takie wydarzenia właśnie sprawiają, że młodzież gdzieś tam kieruje się takimi swoimi wartościami, które tutaj są jakby nadawane, tak? I przez to drzewo myślę, że wyrośnie bardzo pięknie i będzie zdrowe. I będzie owocować. Powiem ci, jak pierwszy raz usłyszałam drzewo życia, to od razu pomyślałam krzyż. I w sumie to tak jakby dalej jest krzyż, ale w tym pozytywnym sensie mimo wszystko, że coś, co nas umacnia, że właśnie Jezus, ale też na pewno Maryja. To wszystko, co umacnia nas w tej wierze, co przez to stajemy się silniejsi i co nas buduje, tą naszą tożsamość religijną. Drzewo życia. No, drzewem życia jest na pewno Chrystus, ale jakby my idziemy do tego drzewa życia, cały czas jakby żyjemy z nim, ale dla mnie jakby jest jeszcze jedna ważna rzecz pomiędzy mną a tym drzewem życia, czyli taka trochę jakby woda, wszystko, co mnie umacnia i to drzewo życia, żebyśmy mogli razem współistnieć, to jest Maryja. A powiedzcie, śpicie na polu namiotowym? Na szczęście tak. Na szczęście tak, o to ciekawe akurat, a na kamieniach czy na trawie? Jestem z Suwałk, więc męka pańska jest dla mnie bardzo bliska, dlatego na kamieniach. I jak wam minęła pierwsza nocka? Bardzo cudownie, oczywiście śpiew pięknych ptaków oraz sygnał z dzwonu wieży był bardzo natchniający mnie do snu. Jakby modlimy się i rozmawiamy przez całą noc, ale jak już nam się zachce spać, no to śpi nam się tak wygodnie, że po prostu padamy na ziemię, nie jesteśmy w stanie nic zrobić, więc nie czujemy tego. Rano wstajemy trochę, no to trochę w ciężkim stanie, ale wstajemy, 5 minut i jesteśmy gotowi i zwarci do wszystkiego. Całe noce i całe dnie jednak coś się robi, a sen schodzi na ostatni plan. No właśnie, bo wy śpicie tutaj na tym polu namiotowym. Macie tutaj taką dużą wspólnotę, powiedziałabym, no bo tych namiotów jednak jest sporo. Czy to, że jesteście tutaj razem, też wam pozwala jakoś te więzi zacieśniać?
No, myślę, że tak, zdecydowanie, bo właśnie jak są śniadania, kolacje, to często podchodzimy do innych namiotów i się pytamy, czy brat, siostra chce z nami śniadanko zjeść, kolację, poczęstować się sękaczem, którego przywieźliśmy. A może ci coś powiedzieć o pobudce dzisiejszej, jak ona wyglądała, a czy w ogóle obudził was ktoś? Moim zdaniem pobudka była karygodna, totalnie za słabo. Powinna być osoba z wiadrem wody najlepiej, a nie jakimś megafonem, która tylko mówi pobudkę. Żenujące moim zdaniem, żenujące. No jakby pobudki są cudowne, cudowne pobudki. Zawsze wstajemy na te pobudki, świetne. Bardzo ci dziękuję. Gość nam ucieka. Aha, to możemy kontynuować. I potem... Służbistka się znalazła. A to jest bardzo ciekawe pytanie, bo właśnie na... Jak mamy je rozumieć w ogóle? Czy... Dobra, muszę ci przerwać, sorry, pa.